Witam wszystkich serdecznie z tej strony Toksie. Zapraszam do kolejnego materiału z gry League of Legends. Tak jest. No i tak. Przejrzymy sobie oczywiście dwa teamy. Zaczniemy od niebieskich. Co widzimy? Zira nam idzie. Na topie będzie sobie na pewno Irelia. Później Lee Sin w dżungli, Graves, Sona na bocie. Widzimy tutaj z teamu Thermal Take. Chyba Thermal Take. TT będzie. Jak się nie mylę. A z drugiej strony mamy tak. Na midzie ZIX, Tabs, znany z teamu Eclipsia. Później dwóch zawodników z teamu Curse. Angush, który będzie w dżungli, jak się nie mylę. Nie, będzie na topie Rengarem. I Maluno, który właśnie będzie w dżungli Cho'Gathem. Na bocie znowu mamy Ezreal z teamu X6, a znowu WW Solo Gamer gra Annie, która będzie supportem. Pierwszy raz widzę Annie na supporcie, no ale może to być naprawdę interesująca pozycja dla tej postaci. No w końcu Stan jest też oczywiście. No, brakło mi. Jak to się nazywa? Dajcie mi ją tutaj. No, Tibers. Tibers. Jest, który też, jak się nie mylę, to jest stun AOE i zadaje oczywiście bardzo dużo damage. Damage, obrażenia. Zobaczmy, ale. Magic to enemy in the target area. Ale chyba nie, to nie jest stun. No właśnie, to nie ma stanu. Bardzo dobrze tutaj zrobione pieski. No i tutaj ZIX też bardzo dobrze. Czy wszyscy tutaj bardzo ładnie pomagają przy Blue. Możliwe, że nie będą chcieli, żeby użył po prostu nawet swojego Smite'a, żeby o wiele szybciej to wszystko zrobić. No i tutaj Irelia z Rengarem na topie, naprawdę obydwie postacie bardzo mocne. Jestem bardzo ciekaw, jak to będzie tutaj wyglądać. Rengar na razie nie próbuje żadnego mocnego harasu na pierwszym levelu. Nie wziął sobie Q, tylko wziął E, które spowalnia, jak się nie mylę. Oczywiście z trawy może wyskakiwać na przeciwnika, po prostu robiąc basic attack. No, Irelia. Czyli wszyscy zaczęli tak samo. Nawet. Tak, i Sona, i Yennefer, wszyscy tak samo zaczęli. No i jest tutaj już Lee Sin, który próbuje tutaj zgankować Rengara. On ma już trzeci level w końcu. W tutaj odpalił Rengar, żeby troszeczkę się wyhealować. No ale nic więcej na bocie. Na bocie tutaj oczywiście. Bardzo ładnie tutaj siadło. Z Basic Attack plus Barkshot od Gravesa. No i dobrze to po prostu wyglądało, bo obydwóch trafił ten Barkshot. Więc ktoś tutaj będzie mógł, musiał za niedługo użyć jakiegoś potionka. Tym bardziej, że Graves tutaj naprawdę ich nie dopuszcza. Bardzo dobry stan tutaj na Gravesie. A jednak to ani na supporcie nie jest takie złe, jak się wydaje. No jest tutaj podwójny atak na topie, jest Maruno i Angush, które tutaj próbują coś zrobić. No i Irelia tutaj naprawdę w tarapatach, ale jest też Zira, która naprawdę dobrze tutaj łapie Rengara i on tutaj ginie. Mało brakuje, żeby też zginął Lee Sin, ale wątpię. Nie, Lee Sin na pewno tutaj nie zginie. Jeszcze pójdzie do dżungli sobie pofarmić. Więc First Blood na Lee Sinie. No tutaj Ani jeszcze bardzo potężnie obrywa. Musi uważać, no musi jak najlepiej po prostu uciec z linii. Ciekawe z czym wróci, jestem bardzo ciekaw, oczywiście ona ma 0 0 creepów. No ale kupuje po prostu 4 potki, 2 wardy, nie, były 2 wardy i zostały. I jeszcze do many. No, jak pamiętamy właśnie to Sona na pierwszych levelach naprawdę duży damage zadaje. Zira tutaj pięknie przepycha linię. Znaczy niepotrzebnie w tym momencie to robi, bo jednak Lee Sin już tam jest. Jest gank na midzie. No tutaj dosyć duże obrażenia dostał.
Zigut. No i na topie tutaj Irelia naprawdę bardzo dobrze sobie radzi, tym bardziej, że właśnie zginął Rengar i nic więcej sobie nie kupił, po prostu za mało miał golda. No, bardzo interesujące to się dzieje, bo jednak myślałem, że Rengar tutaj z Irelią da sobie radę, bardzo dużo się leczy jednak tym W. I tym bardziej jak będzie miał 5 staków właśnie tego swojego Fury, chyba tak się, chyba to Fury jest. Jestem dokładnie pewien. No jest Maluno. Jest Maluno na bocie, chcę to zobaczyć. Nie wiem czemu mi przeszło się na górę. No i została tutaj trafiona tylko Sona. No i mało brakło, żeby też został złapany ten Graves. Sona spokojnie ucieknie. No i nic z tego, nic z tego. Cho'Gath jest dosyć dobry do gankowania. Jednak ma slowa jak podrzuci. No ale jednak jak nie trafi, to nic się nie dzieje. Tutaj trafił Sona, ale jednak wszyscy byli za daleko. Bardziej liczyli chyba na to, że Gravesa złapią, który był no, troszeczkę dalej w tych krzakach. Zig się tutaj śmieje na midzie. No w końcu lepiej farmi od Ziry, no ale Zira jednak zaliczyła tą asystę. No to co naprawdę bardzo dużo jej daje, pozwoliła jej na przykład kupić potionka i warda więcej. Oczywiście tutaj Ani strasznie denerwuje tymi swoimi atakami i stanami, jak tylko go ma. No a na topie jak to wygląda? Irelia 37 creepów przeciwko 33 u Rengara, więc to źle nie wygląda. Lee Sin tutaj nie trafił, Sonic Wave, więc nie mógł skoczyć na Ziga i więcej obrażeń zadać. Zig już ma ulti. Więc może być dosyć interesujące. No, została tutaj złapana Irelia w miejscu. No, ulti też odpalone. Ciekawe, że się w ogóle zdecydują, cokolwiek zrobić. Nietrafione to kół od Maluno. No, a to ulti strasznie dużo obrażeń im zadało. Czyli może nie tak strasznie dużo, ale jednak dużo. Irelia? Ciekawe, co Irelia robi. Podejrzewam, że się właśnie wybiera do nich do dżungli. Tak jest, jak najbardziej Cho'Gatha tutaj złapać w dżungli. Zig na to w ogóle nie reaguje. W końcu 7 minut i 20 sekund. Sona tutaj ginie w wyborze. Jak się patrzałem na minimapę, no tutaj Graves no, może zabić się spokojnie. Wyczyszczony tutaj oczywiście Ignite Cleansem, ale to nic nie dało. Jest też tutaj jeszcze Lee Sin. Trafiony tu Sony Wave, no i Lee Sin zabija Annie. No 3 do 1, 1300 golda przewagi, bardzo dobrze to zaczyna wyglądać. No tutaj Angus, no atakuje się z Irelią, jest chyba ulti nawet odpalony, żeby nie był widoczny. No i teraz znowu tutaj niezła walka, ale naprawdę bardzo dużo tutaj obrażeń zadaje Irelia, a mało dostaje. Bardzo fajny champion, zawsze mi się podobał, tym bardziej, że właśnie ona Ninja Tabi kupiła, więc wiele mniej obrażeń dostaje. Rengar jeszcze w ogóle nic nie ma kupionego i właśnie to był jego błąd, zostać na linii. A właśnie Irelia miała Ninja Tabi i Doran Blade'a. Jednak to dodatkowe obrażenia i też obrażenia, które mogła dostawać i obrażenia, które zadaje dodatkowe, dużo, bardzo dużo dają. No tutaj Cho'Gath kręci się. Czyżby już miał... Tak, już jest Oracle. Gdzieś 8 minuta zakupiony Oracle, bardzo dużo to pozwoli ganków nawet i czyszczenia wszystkich wardów. No, Sona zadaje więcej obrażeń od Ani z tego jak widać. O, jest Lee Sin, no złapana Ani. Jeszcze bardzo dobre ulti użyte, no wątpię, żeby tutaj prawdopodobnie we dwoje zginął. Nawet, że Ani bardzo dobrze się zachowała, nie uciekała w stronę swojej wieży, tylko po prostu przeciwnika. I będzie smok. Będzie smok, jest 7 minuta. No i 9 minuta, najlepszy tutaj czas, żeby smoka zrobić Zira. Naprawdę bardzo dobrze tutaj zostawiła te swoje dwa turety. I smok jest wzięty. Podejrzewam, że tutaj timer będą miały obydwie drużyny, bo już się domyśliło, co tutaj się działo. No, ale... No, czyżby Irelia tutaj mogła zginąć? Czy będzie trafiony kół? Jest flash, Irelia się wróciła do tyłu, że na świecie to wyszło. No, teraz musi uważać Rengar, bo on tutaj może teraz zginąć. Chyba odpalił ulti. Nie, nie odpalił ulti, ale musiał. No, tutaj błąd, nie wiem, czy mu się wrócił. No, jest kół tutaj nietrafiony, naprawdę Irelia. Jeden kill, chyba drugi.
Czy będzie trafiony drugi? Nie, nie udało się, nie udało się. No tutaj zginęła w końcu. Udało się ją zabić jakoś. Mało brakło, by naprawdę podwójny kill. No tutaj Lisey naprawdę dobrze to zrobił. Pięknie wyskoczył z wardem i zabił Cho'Gatha na topie. Bardzo dobrze to wykonał. Strasznie mi się to podobało. No, będzie brany blue przez Zirę, więc teraz na midzie będzie naprawdę potężnie tutaj wyglądać. Jak farma wygląda? No, Lee Sin 48 w dżungli przeciwko 44, są buty, Boots of Mobility, no i Heart of Gold. Lee Sin standardowo złożył lanternę i ma też buty, no ale w końcu z butami zaczynam grę. Co dalej? Na midzie Zira ma już Kalis of Harmony, chyba tak się nazywa. Tak jest, Kalis of Harmony. Ma Amplify Tom. Amplifying Tom. No i dwa Dorian Ringi. Znowu Zik ma tylko Amplify Tom. Nie, tak samo. Tak samo są po prostu broń. No i jest tutaj Cho'Gath. Jest Cho'Gath na bocie, jestem bardzo zainteresowany. Tutaj będzie się działo, no ale Sona wątpię, żeby tutaj przeżyła. Annie chyba też. Właśnie Annie ginie. Sona tak samo. No i tutaj podwierzał naprawdę dużo. O, jest ulti od Ziggsa. No nie trafione w ogóle, bo nie tutaj szczelił gdzie trzeba. No znowu nie trafił w Gravesa. No Graves tak jakby dał radę uciec. Możliwe. Czy ma flesza? Nie, czekał na swoje E. No ale tutaj Maluno może zginąć. Naprawdę tutaj bardzo dużo obrażenia dostaje. No jest, jest. Maluno zginął od Ziri z Ra. Naprawdę tutaj bardzo dobrze zagrała. No. Coś mi się podoba ten czepon. Czyżby chcieli tą wieżę zniszczyć? Nie, no nie mogą, no w końcu Ziggsy żyją, nie zginął, więc ma tutaj bronić tego wszystkiego. No szkoda, że Graves. Mało na pewno mu brakło, żeby właśnie Quick Draw mieć i przeskoczyć przez to wszystko, bo on dokładnie tutaj zginął. Pewnie chciał przeskoczyć w tą albo w tą stronę, żeby nie zginąć. No na topie już jest gank, ulti odpalone, więc musi uciekać. Ma szczęście, że po prostu tutaj skoczył. No. Nie wiem, czy on to dobrze robi. Mógł, kurczę, jednak tutaj tak przebiec i uciec, a tak to na pewno zginie, już na 100%. Prawdopodobnie po prostu idzie się już zabić pod wieżę, bo innego wyjścia nie ma. Jest tutaj próba recola, no ale Lee Sin go tutaj znajduje i nic z tego. Na pewno teraz zginie Lee Sin, naprawdę bardzo dobrze tutaj zabija go. 4-0 na Lee Sinie, on ma 1600 golda odstawione na bok. Pewnie Heart of Gold kupiony teraz będzie, żeby jeszcze golda dofarmiać, jak tylko będzie potrafił. No, na Irelii tutaj nic oczywiście nie trafione. No i tak, Heart of... Boot of Mobility. No, to mnie dziwi troszeczkę. Na Lee Sinie Boot of Mobility mnie nawet zdecydowanie dziwi. Pierwszy raz widzę takie coś. Na Cho'Gathie ok. Na Alistarze w dżungli też. No i tutaj ten Graves może zginąć. Tak, został bardzo dobrze tutaj złapany przez ulti i od Annie i od... Oj, Sona też pada. No muszą uważać i Zira i Lee Sin już tutaj biegną. No nie za dobrze to wygląda. Jest oczywiście tutaj T-Bar wysłany, żeby jednak jakieś obrażenie tutaj... No, nie trafione tutaj nic na Annie, no ale Annie może nawet tak zginąć. Nawet, że jest no, oczywiście wysłany tutaj Tiber, który ginie i 60 golda aż daje Lee Sinowi. No, tutaj uciekają oczywiście stąd. Annie musi uważać, musi uważać. Jest tutaj Lee Sin złapany, no może to naprawdę nieciekawie wyglądać. Zostało też złapany Q na nim, no i Zira. Zira nie zostanie złapana, troszeczkę szkoda. Mogły być naprawdę dwa fajne kille z X tutaj zgarnia oczywiście Blue, no ale top na pewno zostanie zniszczony. Na pewno ta wieża na topie zginie, wątpię, żeby tutaj Irelia nie zadała wystarczająco dużo obrażeń. Tym bardziej, że jeszcze ulti odpala na creepy, więc naprawdę bardzo szybko to wszystko przyfarmiła. No i tutaj Zira. Zira przepycha, kurczę, tego Ezreala. Jest też Graves. Nie wiem, czy Ezreal się jednak powinien decydować iść stąd, bo on tą wieżę może stracić. Znaczy nie, tą wieżę straci po prostu, teraz Graves ją zniszczy. Na topie też została zniszczona. Irelia pewnie tutaj jest widoczna. Rengar ją tutaj widział. I będzie znowu pewnie smok robiony. Ile tu brakuje? Była 9 minuta, więc nimi 30 pewnie została zniszczona. Jeszcze minuta została, żeby się zrespawnował. Jak mnie matematyka nie myli. Tak jest, no idziemy 30 do 15. 30 powinno być, bo 6 minut ma czas respawnu.
No dobra, i tutaj decyduje się właśnie Rengar nie pozwolić Ireli na recall, no ale no, nie za dobrze to dla niego, no naprawdę ta Irelia gigantyczne obrażenia zadaje. Jedno co mnie troszeczkę dziwi, czemu on W używa nawet bez minionów blisko siebie, no wiele więcej by się leczył, bo to chyba jest zależne od tego, ile obrażeń zadajesz, muszę sobie to przeczytać. No tak, do 15% swojego życia. No tutaj też był gank na midzie, no i tutaj Ziggs powinien chyba zginąć. Chyba, że jakoś przeżyje, udało mu się. Tutaj Maluno wszedł, zabił Zirę. Tutaj Annie próbuje złapać Lee Sina, ale wątpię, żeby mu się udało. Lee Sin, no te boot of mobility się właśnie załączyło, no i spokojnie ucieka. Szkoda, szkoda. No ale tutaj Mid może być pociśnięty. Nie, Maluno się na to nie decyduje, idzie. No na topie, czyżby druga wieża miała paść? Jeszcze Rengar tutaj zginął, ja tego nie zauważyłem, no bo tam na midzie się o wiele więcej działo, gdzie naprawdę Ziggs, dobrze mówię. Zawsze mi się wydaje, że coś źle, kurczę, mówię, no ale ja wiem, że mam tutaj widzów, którzy od razu to wyłapią i mi wszystko powiedzą. Ezreal już ma ulti, więc może naprawdę to będzie nietrafione ulti od Annie, troszeczkę szkoda, znaczy zdecydowanie szkoda, bo jakby ona tutaj to trafiła. Czyżby ona nie miała po prostu chyba staków, żeby stan był na Gravesie i dlatego to nie wyszło. Tak mi się coś wydaje, tak, tak to widziałem. No okej, okay. Smak jest oczywiście tutaj wzięty maksymalnie szybko. To naprawdę duże obrażenie już ten Lee Sin zadaje. No, muszą zwiewać się. Ile on ma życia? No, ma 1200 życia, więc zabić go. No i wchodzą tutaj w czwórkę pod bota, no i tutaj Annie zginie na pewno. Tak, zginęła. No i teraz jeszcze Ezreal. Trafiony, czy jeszcze ma ulti? Chyba... A i chciał to właśnie zrobić, tak jak myślałem. Jest tutaj ulti bardzo dobrze rzucone od Ziggsa, może tutaj zginąć, ale Lee Sin jest. Zginął bardzo dobrze, tutaj jeszcze Irelia wchodzi pod wieżę, nie wiem czy powinna tak robić. Ziggs tutaj musi uważać, jest też... Czogat, więc jednak tutaj wejdą, czy będzie Q jakieś trafione. Bardzo dobry Q tutaj na Sonie, która powinna jednak zginąć. Ma oczywiście Oracle, który naprawdę dłużej da. No i tutaj chyba Irelia też ginie, nawet że tutaj no właśnie zostało użyte E, które jest stan, ale Ziggs jednak ją złapał. Bardzo dobry slow ze strony Czogata, który pozwolił dojście Ziggsowi. Rengar tutaj oczywiście próbuje zabić wieżę na topie, ale już jest Zira, która jakby podejrzewam, jakby przyszła na topa, na bota, to by o wiele lepiej to dla fioletowych wyglądało niż to teraz, czyli na niebieskich jeszcze lepiej by to wyglądało, jak teraz to wygląda. Mamy w końcu tylko 3500 sekund na przewagi. No nie wiem, czy tutaj Maluno powinien walczyć z tym synem. Zobaczmy, jak to wygląda. No nie powinien. Podejrzewam, że tutaj lepiej by to dla niego wyszło, ale jednak Lee Sin raczej podejrzewam, że tego by nie przeżył, bo już Zig tutaj z Mida przyszedł. Jest tutaj oczywiście Maluno, mam nadzieję, że za nim tutaj pójdzie. Lee Sin nie decyduje się na to, szkoda, szkoda, bo mogłoby być naprawdę interesująco. No, da, mógłby się dać trafić, to wtedy by wskoczył i by naprawdę to fajnie wyglądało. Uciekli, bardzo fajnie to wygląda. Gonią się tutaj, nie wiem czy go widzieli. Teraz na pewno czego tego widzi. No ale też go Lee Sin zobaczył, też go na pewno Lee Sin zobaczył, bo tutaj był ping. Wow, i zabite creepy. Tak to powinno właśnie wyglądać. Skończony już Athena Anoli Krail, Boże. Zawsze jakoś tak się... traf! Bardzo dobrze to zrobił Lee Sin, no ale na szczęście miał to Arcane Shift, żeby uciec... nasz fioletowy Ezreal, nie wiem czemu nasz łowie. No, Kersy na razie tutaj dobrej roboty nie robią, muszę powiedzieć. Mamy, że jeszcze tutaj. Irelia tutaj złapała Maluno, naprawdę tutaj duże obrażenie mu od razu zadała. No, połowę życia prawie zeszło paroma uderzeniami. Zira, no, też mało obrażeń tutaj nie zadaje tym wieżom. 90 chyba, dobra. Ziggs tutaj sobie będzie brał spokojnie. Blue, no. Musi go jednak wziąć szybko. No i złapał go Gravesy. Naprawdę potężnie to. Fajnie to zrobił. No, muszę uważać, bo jest też Lee Sin. Nie trafi swojego Sonic Wave'a. Sonic, pozy Sonic.
No, tutaj złapano Zira, no Zig tego nie przeżyje. Zig z tego nie przeżył. Przykro mi, no tutaj Lee Sin troszeczkę mocno wchodzi w dżunglę przeciwnika. No, Ezreal troszeczkę się tutaj wyszedł do przodu. Nie wiem, czy dobrze to robi, bo tutaj już też Zira jest, jest też Irelia. Skoczył tutaj od tyłu właśnie Graves i zabija Cho'Gatha. No i tutaj Ezreal wątpię, żeby też przeżył. Jest też Rengar, który wątpię, żeby coś tutaj mógł zrobić, no i właśnie też ginie, więc wymiana 4 za 1. Czyli 3 za 1, no bo Ziggs wcześniej już zginął przez z ręki Ziry, która była tutaj. No i tutaj Irelia naprawdę próbuje przycisnąć też mida. A jak ona jest wyfarmiona? No 132 przeciwko 108, więc naprawdę dobrze. Jak 4 kile. Rengar dał się sfarmić na topie i to porządnie. No i turret pada na midzie. Na topie tutaj Ziggs poszedł oczywiście ratować, jest już drugiego tureta, bo to niedobrze wyglądało, jakby aż tak zaczęli przegrywać. No i ładnie farmi, ładnie farmi. No 204, o wiele lepiej wyfarmiony niż Zira, nawet ma więcej zabitych. No ale widać, że to tylko 300 golda różnicy, naprawdę to jest prawie nic. Podejrzewam, że bardzo dużo to Cage Lucky daje. No i tutaj Graves musi uważać, jest też Lee Sin. Naprawdę może już się zacząć tutaj interesująco robić. Ale już widzę tutaj Cho'Gatha. Cho'Gath też już dochodzi do nich. Może być naprawdę interesująco. No, Ellie tutaj bardzo dobrego warda postawiła, no ale pozwoliła też tutaj podejść Lee Sinowi. No i tutaj Irelia zabija Rengara na midzie, tego w ogóle nie zauważyłem, no ale tutaj jest chyba dive na topie, na bocie. Musi uważać ten Ezreal, właśnie, żeby tutaj jednak przeżył. Eni tutaj na pewno warto dobra jeszcze zabija Gravesa, nawet że to jest wymiana jeden za jednego. No ale jednak jak Graves zginie, ani support, o wiele lepiej to wygląda. Eni oczywiście kupiła aż 3 przedmioty gold per ten. No tutaj Lee Sin podejrzewam, że zabije tego Ezreala i wątpię, żeby on tutaj przeżył. Bardzo dobrze trafione. Czyżby go trafił ulti? Chyba ulti na niego użył, żeby go zabić. Tak jest, tak mi się wydaje. No, bot nie za dobrze to wytrzymał, ten napór przeciwnika. W końcu stracili jeszcze dwie wieże. No, na midzie następna wieża już jest przez Irelię ciśnięta i to bardzo potężnie. No nie wiem, nie wiem, nie za dobrze to wygląda. Jak to w goldzie? No, w goldzie to jest 7000 przewagi, to jest naprawdę dużo. Procentowo to już tragicznie wygląda, to jest 30% przewagi w goldzie prawie, więc wow. Naprawdę dużo, naprawdę dużo. Jeszcze tutaj smoka zgarnęli, 7700-800 przewagi, to jest gigantyczna suma. No i wystarczy popatrzeć, jak są obrani. No i Irelia ma już Trinity Force skończony, a co ma Rengar? Rengar nic nie ma. Ale tak powiedzieć, tutaj Trinity Force, Chainless, chwilę wiecie, Guardian Angel, bo tu brakuje pewnie troszeczkę kasy i będzie. Następny kill, no teraz Graves zgarnia, musi uważać, bo inaczej tutaj bardzo ulti od Sony, na pewno wszystkich tutaj złapał, jeszcze ulti od Gravesa, które zgarnia z Reala, no i tutaj wątpię, żeby Maluna mógł przeżyć, no uciek oczywiście flashem, no jeszcze kurde tutaj bardzo dobrze trafione, ale ginie też Annie, ginie Irelia i Rengar, więc znowu wymiana 4 za 2, prawie 5 za 2, więc prawie ace tutaj. No nie decydują się na razie tutaj na wyżej, a jednak tak. Tutaj Lee Sin coś próbuje, kombinuje, no ale tutaj jest wieża do wzięcia, więc darmowa wieża. Podejrzewam, że jeszcze jedną mogą zabić, bo zanim z X i Ezreal tutaj przyjdą. No jestem ciekaw, tym bardziej, że tutaj bardzo szybko giną te creepy. Zobaczmy, nie? 2000, 1700, 1300, 1200, no i naprawdę tutaj nie źle to wygląda dla fioletowych. 800 życia na tej wieży na midzie, już przed samym inhibitorem. No nie został nikt tutaj trafiony, tutaj Zira oczywiście próbuje jak najwięcej obrażeń zadać. No ale nie udaje się, jak na razie nie trafiła. No i Lee Sin tutaj jest, musi uważać, bo jest i Rengar i Cho'Gath, jest też Ziggs z mida. No, ale tutaj przeciwnicy też mają swoją Zirę, która naprawdę gigantyczne wrażenie zadaje. Jest Blue, który Ziggs powinien sobie wziąć, ale
Jeśli chyba wie timing. Wow, tutaj Cho'Gath prawie zginął. No i właśnie został zabity przez słupki od Ziry. Musi uważać. Czyli Zira też zginęła oczywiście. No ale trafione bardzo dobrze tutaj Cho'Gath też poległy. Czyżby w końcu pierwszy jakoś... Nie, ojejku, tutaj są zamknięci przez Lee Sina i... bardzo dobrze tutaj złapany Ezreal, bardzo fajnie to zrobił. Bardzo dobrze ten Lee Sin tutaj gra, bardzo fajnie to zagrał. No i tutaj Eni, oczywiście stan, ulti odpalony od Irelia, no i tutaj nie przeżyje tego Ezreal, chyba nawet nie Eni, oczywiście Pesha. No tutaj może być podwójny kill, jest święty przynajmniej Lee Sin. Czyż mi się udało jeszcze kogoś? Chyba nie, bo tym bardziej, że też Graves jest tutaj. No i jak tutaj wejdzie Graves, na pewno może to źle wyglądać. Jest zabity Angus. No, Guardian Angel już odpalone. Czyli wreszcie odpalone na Irelia. Irelia dopiero 3 razy zginęła, już 7 kili zrobiła. I chyba przeżyje, naprawdę minimalnie tutaj życia będzie miała, ale przeżyje. Eni ginie, Eni nie udało się tutaj przeżyć. Tutaj bardzo dobry flash od Gravesa, no i tutaj też Ziggs. Pada nic, więcej tutaj radio dalej daje radę. W końcu przytargała tutaj ojejku, Cho'Gatha pod te brudne łapki. Oj, nie trafił, nie trafił. Tak mało brakło, ale nie udało się po prostu trafić. Taka szkoda. No i co? Co dalej? Jestem tutaj ciekaw, co się będzie dalej działo, że tutaj Ezreal po prostu jest zabity pod własną wieżą. Zira sobie tutaj spokojnie przetankowała obrażenia. Tutaj pochodzi Rengar, no ale tutaj właśnie jest zniszczona wieża, no i koniec. Podejrzewam, że tutaj będzie. Nawet, że Eni już jest up i za sekundę Ziggs, więc chyba jeszcze nie będzie końca gry, ale naprawdę już się zbliżamy. Dużymi krokami, w końcu 13 tysięcy golda przewagi, to jest naprawdę gigantyczna suma. Tutaj Graves ma 3 tysięcy golda, Sona 2300. Naprawdę mogłoby już fajne tutaj interesujące rzeczy kupić. No jest tutaj ulti od Ziggsa, który naprawdę dużo obrażeń zadaje. Zira nie zginęła, naprawdę 10 życia jej zostało i żyje. Tak samo jak i Ziggs, też chyba 50 może, no ale tutaj jak trafi Q, to będzie po Ziggsie. Czy trafi? Nie udało się. Co tutaj się dzieje? No tutaj Zira pada, w końcu została złapana przez Ezreala. No, mało brakuje, żeby też zginął. Nie, udało się. No tutaj Lee Sin jest w końcu złapany przez Rengara. Jeszcze mu tutaj brakuje trochę, żeby uciec i udało mu się. Jest stan. Jest tutaj flash oczywiście. Od Cho'Gatha, czy w końcu się uda go zabić? Tak, w końcu zginął, jeszcze trafiony tutaj ulti na Irelię przez Ezreala. Chcą tutaj złapać się Gravesa, który naprawdę bardzo fajnie tutaj barkshot plus ulti użył, no ale nic się nie udało, jest tutaj ulti od Ezreala. Irelia, który trafia oczywiście Cho'Gatha i ginie. No tutaj Irelia naprawdę dobrze wygląda, jakby tutaj musi uważać. Jeszcze zgarnęła Rengara, niepotrzebnie troszeczkę tego flasha użyła, bo chyba nawet wskoczyła pod strzała Ezreala, jak się nie mylę. No, fioletowi jakoś się bronią, ale podejrzewam, że za 30 sekund jak Irelia tylko wstanie, jeszcze kupiła Giants Ball, więc nawet nie chcę wiedzieć, ile mam życia teraz, ale jednak sprawdzę. 2900 życia to jest naprawdę już duża liczba, jakby nie patrzeć. Ile ma Cho'Gath? Cho'Gath ma 2300, więc to jest, jakby nie patrzeć, 600 życia więcej od Cho'Gatha, a Cho'Gath jest szybko znany z tego, że no najwięcej życia powinien mieć. W końcu za każde zjedzenie, każdego fista dostaje 120 życia. Więc no jakby nie patrzeć, to jest 3600 po 3, po 6 to już jest 7200. No dobra, zobaczymy, czy tego barona uda się na przykład zgarnąć przez fioletowych. Bo to by mogło troszeczkę... w ogóle nie trafione te ulti przez Ezreala, nawet barona nie trafił. I uciekają, tak jakby oddawali w fioletowym po prostu barona. Został wzięty ten baron przez fioletowych, no jakby tutaj wskoczyli. Wow, Graves tutaj jest, po prostu eliminuje z gry w sekundę. Tutaj Cho'Gath próbował Zirę, no i mało brakło, żeby mu się udało. No ale wymiana na razie dwóch za trzech, a mają fioleciowy barona, ale to nic nie da. Eni tutaj ginie, tutaj
Też Rengar próbuje coś zrobić, ale wątpię, żeby mu się udało i ZX zostaje. Wymiana czterech za jednego, nawet że wzięli tego barona, nic im nie dało. Po prostu przewaga tego całego golda i ubioru nic nie dała. No, dwa super miniony, Graves, wszyscy inni z Irelium tutaj nie dadzą sobie wyrwać się tej gry już z ich rąk. ZX tutaj nic już nie zadziała. Zobaczmy, jak szybko ten Nexus padnie. Bo na raz, dwa, nawet tutaj nie chcą go za bardzo atakować, chcą jeszcze tutaj jakieś kile zgarnąć. No i tutaj, wow, nie przeżyła, bo jednak bardzo fajnie tutaj zagrał ZX tymi bombami pod jej zadek. Ale naprawdę niebiescy tutaj wygrywają bardzo mocno, wygrywają tą grę. Zresztą mi się podobało, gra Lee Sina na samym początku, później troszeczkę tak już, no jak to Lee Sin w late game za dużo nie robi. Tylko tam tankował oczywiście obrażenia, no ale Irelia ekstra na topie, po prostu Graves na bocie dawał czadu. ZX naprawdę wyfarmi się bardzo dobrze, dużo killi, ale jednak no, za bardzo to nic nie dawało, bo on przeważnie tak jakby dobijał, można powiedzieć, bo inni tak za dużo killi nie ma, jak widać. Nawet, że naprawdę Rengar na topie strasznie źle zagrał przeciwko Irelii, która się wyfarmiła i później jak zeszła, to wszystkich jechała po kolei. Dobra. Do usłyszenia w następnym odcinku, bo tutaj już się zakończyła gra, jak widać. Na razie.